Moim Państwa gościem w studio jest Pan Paweł Isański, prezes Stowarzyszenia WSM Chełmiec. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, zaczyna się sezon motocrossowy. Pewnie przygotowania idą już pełną parą. Tak, sezon, który był długo oczekiwany po zimie. W każdym razie my, wbrew pozorom, na motocyklach jeździmy. Tutaj niedaleko Wałbrzycha, raptem 140 km od naszego miasta, Czesi otworzyli przepiękną halę motocrossową, krytą. Także jest tam pełen tor motocrossowy, dostępny 24 na dobę, właściwie również w zimę i całosezonowy, z piękną infrastrukturą. I tam właśnie co drugi weekend w tej chwili wyjeżdżamy, także jesteśmy już rozjeżdżeni, w pełni przygotowani, bo oprócz tych zajęć na hali w Czechach, bardzo intensywnie nasi zawodnicy trenują, przygotowują się na hali lekkoatletycznej. To są bardzo intensywne treningi w tym momencie, 3 dni w ciągu tygodnia, także baseny i trener lekkoatletyczny, który wyciska poty. Wszystko po to, żeby się dobrze przygotować, ponieważ za 3 tygodnie zaczyna się pierwsza runda Pucharu Polski, w której udział będą brali nasi juniorzy, także wystawiamy już kadrę w pewnym cyklu Pucharu Polski i pod koniec marca ruszają Mistrzostwa Polski Strefy Zachodniej, także cykl, w którym już aktywnie uczestniczymy od 2 lat, także tutaj też będziemy startować i powoli będziemy się przygotować do imprezy, którą będziemy organizować w Wałbrzychu. Odbędzie się ona pod koniec kwietnia, dokładnie 20-21 kwietnia. Będzie to Moto Hauda, czyli taka pierwsze zawody cross country w tym sezonie, a z tego co nam udało się w tej chwili ustalić z Polskim Związkiem Motorowym, to tych imprez w Wałbrzychu będzie w sumie 4. Wałbrzyskie rycerzyki zeszły sezon zakończyły z sukcesami, a jak ocenia Pan ich kondycję przed początkiem sezonu? Kondycja jest dobra, dzieci są bardzo dobrze przygotowane właśnie wydolnościowo, ogólnorozwojowo, bo tutaj kładziemy duży nacisk, że kiedy jeżdżą na motocyklach, to właśnie trenują jakby lekkoatletykę, każdy na swój sposób i oprócz tego są zajęcia grupowe. Szanse mamy duże, chociaż inne kluby też mają mocny skład, przede wszystkim mają atut własnego obiektu. My dalej mamy problem z tymi treningami i próbujemy cały czas tą sytuację rozwiązać. Także to jest w tej chwili największy problem. Dzieci garnie się dużo, tylko my ze względów logistycznych nie jesteśmy w stanie też jakby zapewnić wszystkim takich profesjonalnych na wysokim poziomie treningów i tutaj musimy jakby wyłonić kadrę, która jeździ na zawody, bo wiadomo, że logistyka motocykli, dzieci, opiekunów to jest duże przedsięwzięcie. W momencie, kiedy byśmy dysponowali obiektem, tutaj torem mini-żużlowym, to właściwie każdy, kto by miał ochotę, może przyjść i pojeździć, potrenować. Zapisy są, oczywiście prowadzimy nowy nabór, także mamy też motocykle do dyspozycji, na których dzieci mogą spróbować, także nie trzeba mieć ani ubioru, ani motocykla, wystarczy się po prostu do nas zgłosić. Trzeba mieć tylko badania od lekarza sportowego, który zezwoli na takie treningi i takie treningi rozpocząć. Kwestia późniejszego udziału w zawodach to jest kwestia jakby bardziej oddalona, bo na początku przede wszystkim trzeba posiąść umiejętność jeżdżenia tym motocyklem, następny proces szkoleniowy to jest umiejętność jeżdżenia w grupie, czyli już taka symulacja wyścigu. No i dziecko, które ma takie predyspozycje, tą sztukę posiądzie, to w tym momencie jest wystawiane do kadry i bierze udział w zawodach, reprezentuje miasto w Mistrzostwach Polski. Także no, sukcesy są, bo historyczne Mistrzostwo Polski par klubowy, które zdobyliśmy w zeszłym roku, gdzie tylko 8 punktów wyprzedziliśmy Gorzów, który bardzo mocno deptał nam po piętach, ale bardzo się cieszę, że nasi chłopcy tutaj stanęli na wysokości zadania. Mamy bardzo zdolnego w tej chwili w kadrze 6-latka, który w zeszłym roku, mając 5 lat, proszę wyobrazić, że w Mistrzostwach Polski był 5 i wygrywał z chłopcami, którzy mieli 8 czy 9 lat, także niesamowity talent. I cieszę się, że takie dzieci są tutaj w okolicy i to właśnie do nich kierowana jest ta nasza oferta, do dzieci, które nie chcą uprawiać innych dyscyplin sportu, ale poprzez sport motocyklowy też otrą się o lekkoatletykę, bo jednak te intensywne treningi na hali lekkoatletycznej są jakby podstawą i warunkiem do tego, żeby móc uczestniczyć później w treningach w terenie, na motocyklach. Pamiętam, że duże nadzieje wiązaliście z AquaZdrojem. Czy one topnieją wraz ze śniegiem? Nadzieje na tej zasadzie, że ja przedstawiłem ofertę, w jaki sposób można było wykorzystać potencjał AquaZdroju. Tutaj przeprowadziłem wiele rozmów z prezesem, panem Bogdanem Stankiem, również z panem Dominikiem, który jest tutaj odpowiedzialny jakby za taki biznesplan tego całego przedsięwzięcia.
Zgodni jesteśmy co do jednego, że sporty motorowe, jeśli stworzymy odpowiednią bazę, na pewno przyciągną również ludzi do Akwazdroju. Bo w związku z tym, że hałda znajduje się właściwie w linii prostej 500 metrów od Akwazdroju, z drugiej strony hałdy powstanie, mam nadzieję, tor motocrossowy. Są już trasy cross country, na których chętnie jeżdżą ludzie, którzy przyjeżdżają po prostu z całego Dolnego Śląska, z Czech i Niemiec. Także jeśli stworzymy warunki w postaci budowy, są plany budowy boksów na motocykle, to w tym momencie powstanie taka oferta, że ludzie z chęcią z Legnicy, z Wrocławia przyjadą tutaj na weekend. Jak będą mieli gdzie te motocykle zostawić, skorzystają z hotelu przy Akwazdroju, skorzystają pewnie z basenu, fitnessu i innych dobrodziejstw biofizycznych, które będzie Akwazdroj oferował, z możliwością jeżdżenia po terenach, gdzie będzie można jeździć legalnie. Także właściwie na tą chwilę to mogę śmiało zadeklarować, że co weekend to będzie 30-40 motocyklistów, którzy są w stanie wykupić noclegi w hotelu. Do tego, jak weźmiemy pod uwagę, że taka osoba przyjedzie, nie wiem, z dzieckiem, z żoną, z jakąś osobą towarzyszącą, bo często tak jest w tym przypadku, że jednak motocykliści przyjeżdżają z kimś, czy nawet z mechanikiem, no to nam pokazuje, jaki jest potencjał, że właściwie co weekend w sezonie możemy liczyć na to, że przyjadą ludzie z zewnątrz. I tutaj przykładem mogą być klasztor na Sobięcinie Sióstr Niepokalanych, które w oparciu o naszą działalność pozyskały fundusze na otworzenie hostelu i ze starej stajni, która jest za szkołą, gdzie były też mieszkania dla służby, zostanie stworzony hostel na 35 osób, a stajnia zostanie przerobiona na garaże na motocykle. I w tym momencie ma to być oferta dla klienta, który może jest mniej zamożny albo który chce spędzić warunki w takich bardziej surowszych warunkach, spróbować klasztornego jedzenia. Ma to być również taka baza, gdzie ktoś będzie mógł przyjechać, zostawić motocykl, bo tam jest teren strzeżony, będzie garaż, gdzie będzie mógł ten motocykl zostawić i przejechać na tor, właściwie nie jadąc po asfalcie, czyli taka baza wypadowa. I tutaj w tym kontekście też nawiązaliśmy współpracę i na pewno pierwsze zawody, czyli motohauda, jaka się odbędzie pod koniec kwietnia, to już część zawodników na pewno skorzysta właśnie z hostelu otworzonego przez Siostry Niepokalanki. Także ja się cieszę, że są takie inicjatywy. To tylko potwierdza moją wizję, słowa, które gdzieś rzuciłem 2 lata temu publicznie, że to zaktywizuje dzielnicę, że to wyjdzie na dobre Sobięcinowi. I ten Sobięcin będzie miał możliwość rozwoju i tutaj cieszę się, że siostry zobaczyły potencjał w tym. Zresztą one analizując, one często tam spacerują w weekendy po hałdzie, po Chełmcu i widzą, jaka duża skala jest tych ludzi, którzy przyjeżdżają. I siostra, dyrektorka rozmawiała z niejednym zawodnikiem, z jedną osobą, która przyjeżdżała i się skarżyli na to, że po prostu teren fajny, wszystko fajnie, tylko brakuje infrastruktury, brakuje miejsc, terenów strzeżonych, gdzie będzie można ten motocykl zostawić i przenocować. I tutaj właśnie siostry wpadły na ten prosty, ale zarazem genialny pomysł i to będzie hit na skalę kraju. A w zeszłą środę odbyło się posiedzenie Rady Sportu. Czy rozmawialiście o tym potencjale, jakim jest sport motocrossowy? Znaczy nie było takiej okazji, bo ostatnia Rada Sportu odbyła się na terenie Akwazdroju, gdzie było prezentowane to, co zostało do tej pory zrobione, na jakim etapie są prace, jak to będzie wyglądało. I ja osobiście muszę przyznać, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. To, co zobaczyłem, to ciężko to określić słowami, ale naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony i już się cieszę na myśl o tym, że jeśli to zostanie otwarte, to po prostu to będzie służyło mieszkańcom, również przyciągnie ludzi z zewnątrz. Potencjał tego obiektu jest moim zdaniem wręcz niesamowity. Mam pewne wizje, jeśli tylko, że tak powiem, znajdą się osoby, które będą chciały mnie słuchać, bo to ja tutaj nie tylko pod kątem sportów motorowych, ale mam pewne pomysły, mam w tej kwestii doświadczenie, wiem jak przyciągnąć ludzi, to wydaje mi się, że ten obieg jest w stanie po prostu no właśnie przyciągać ludzi z zewnątrz, którzy z chęcią przyjadą, skorzystają z tego, co będzie w ofercie, bo to jest piękne powiązanie. Mamy góry, fajne trasy, również trasy MTB, w tej chwili trasy motocyklowe, które już powstają, no i stwarzamy ofertę, jakiej nie ma nikt w kraju w tym momencie. Także to też jest istotne, że nie mamy konkurencji i w takiej sytuacji właściwie nie konkurując, jesteśmy w stanie zapewnić niesamowite warunki i przyciągnąć ludzi. I to na pewno bardzo szybko się rozniesie, dlatego że jednak każda osoba, która przyjedzie, zobaczy to już, jak to będzie gotowe, skorzysta z Akwazdroju,
mając do dyspozycji ukształtowania terenu bardzo ciekawe rzeczy architektoniczne czy zabytki, to też jest bardzo fajna baza wypadowa i myślę, że AquaZdrój ma potencjał, kwestia tylko, żeby dobrze go wykorzystać. Także tutaj podsunąłem parę pomysłów, pan Bogdan Stanek, prezes w tym momencie no, jakby przyjął z dużym entuzjazmem to, co przedstawiłem, widzi w tym sens. No kwestia, jakie zapadną decyzje. No ja chciałbym, żeby po prostu nie przespać tego tematu, czyli na etapie, kiedy jeszcze są prowadzone prace, można pewne rzeczy zrobić, kiedy to nie jest do końca gotowe i pomyśleć o przyszłości, o tym, o ludziach, którzy będą w stanie przyjechać tutaj z motocyklami, kładami, żeby stworzyć mi warunki do tego, żeby oni z tego AquaZdroju korzystali, no to w tym momencie na pewno co weekend będzie obłożenie. Mhm. Przynajmniej hotelu i ludzie, którzy pojeżdżą po hałdzie, pojeżdżą po tych trasach, które im przygotujemy, na pewno wieczorem będą chcieli skorzystać z basenu, czy ze squasha, czy z siłowni, fitnessu, przenocują i w niedzielę znowu będą jeździć na tych naszych terenach. No ja nie ukrywam, że sporty motorowe są dla Wałbrzycha sportami w tym momencie strategicznymi, tak jak Szczawno ma również trasę MTB, czy ma Furcross, piękne imprezy, to Wałbrzych już powoli słynie z tego, że organizuje bardzo fajne imprezy motocyklowe i tutaj polecam bardzo poważny artykuł w ostatnim wydaniu takiej bardzo pocznej gazety offroadowej, gdzie zostało wprost oficjalnie powiedziane, że w związku z tym, że w czerwcu będą organizowane po raz pierwszy u nas Mistrzostwo Polskie Enduro i po raz pierwszy na Dolnym Śląsku, to biorąc pod uwagę uwarunkowania, jakie mamy, to może być to najlepsza impreza w kraju. Także nie zmarnujmy tego i to jest apel do wszystkich. Do radnych, do osób, które decyzują, podejmują pewne decyzje, wybiegają w przyszłość, że tak powiem, bo tu każda decyzja skutkuje tym, że jakiś efekt tej decyzji będzie za 2-3 lata, żeby tego nie przespać, bo w tej chwili już bardzo mocno jest promowany program Centrum Sportów Motorowych w Gdańsku, już jest przeznaczony teren pod tą inwestycję. My tutaj mamy aspirację, żeby zostać centrum sportów motocyklowych, bo tam będą sporty głównie samochodowe, motocyklowe. Ma powstać tor wyścigowy w Gdańsku, a my tutaj bazując na tej naszej infrastrukturze byłby taki drugi biegun, gdzie moglibyśmy oferować potencjał dla sportów motorowych. I jeśli tego nie prześpimy, jeśli poważnie podejdziemy do tematu, to jest to duża szansa dla Wałbrzycha przyciągnięcia. Ja zresztą podczas gali sportu dobitnie pokazałem, jakich wokół siebie gromadzimy ludzi. Prezes Stowarzyszenia Redaktorów Sportowych, który był również na gali, powiedział, jest z Wrocławia, powiedział przy naszych radnych, przy prezydencie, że Wrocław to wieś. Biorąc pod uwagę, jakich ludzi udało się zgromadzić na sali Maksymiliana w Książu, jakich VIP-ów, jacy ludzie przyjechali z Warszawy, z Poznania, udało mi się ściągnąć prezesów firm, którzy są naszymi sponsorami, to pokazało potencjał, jaki ten sport wokół siebie gromadzi. I tu nie widzę najmniejszego problemu, że jeśli stworzy się możliwość również przy AquaZdroju bazy, infrastruktury pod sporty motorowe, to znajdą się sponsorzy, którzy chętnie to wesprą. Proszę wziąć pod uwagę, że nie każdy chce wspierać inne jakieś tam dyscypliny sportu, ale są ludzie, są firmy, które bardzo poważnie wspierają sporty motorowe i my tych ludzi możemy do Wałbrzycha przyciągnąć. Tylko musi być wola miasta. No właśnie, a władze miasta dostrzegają ten potencjał? Idzie to małymi kroczkami. Mam nadzieję, że tak, bo pokazaliśmy do tej pory, jak warto inwestować. Z drugiej strony to, że udało się w budżecie zgromadzić 100 tysięcy złotych na wykonanie ogrodzenia na Sobiecinie, jest sygnałem, wydaje mi się, ze strony miasta, że miasto myśli poważnie o tych sportach motorowych, że chce w to inwestować. Ja zresztą prezentowałem podczas ostatniej również Komisji Sportu. Ja to bardzo szybko wyliczyłem, że jak robimy motohałdę, to przyjeżdża około 150 zawodników z osobami towarzyszącymi mechanikami. My ich lokujemy na terenie Wałbrzycha, to jest w sumie 300 noclegów. Te 300 osób przez te dwa dni na nocleg i na jedzenie wydają 60 tysięcy złotych. I czy to są pieniądze, którymi możemy pogardzić? Ja powiem wprost, to jest w tej chwili jedyna impreza w Wałbrzychu, która przynosi profity dla mieszkańców. Bo to są ludzie z zewnątrz, którzy przyjeżdżają i te 60 tysięcy wydają w naszym mieście. W tej chwili robimy 3 takie imprezy. Jeśli zbudujemy tor motocrossowy, to tych imprez będzie 6, bo dojdą nam jeszcze oprócz cross country imprezy motocrossowe. I w tym momencie powiem wprost, lokując tych ludzi,
w Akwazdroju, to te 60 tysięcy zostanie w Akwazdroju. No rachunek jest prosty, tego się nie da oszukać. Jeśli ktoś bagatelizuje takie liczby, no to w tym momencie, nie wiem, no dla mnie jest to irracjonalne w tym, także tutaj nie wiem jak to określić, ale wydaje mi się, że to raczej pokazuje jaki jest potencjał w tych sportach właśnie motorowych. To mam nadzieję, że w ratuszu też potrafią tak dobrze liczyć. Rozumiem, że skupiacie się Państwo tylko teraz na obiekcie na Sobięcinie, natomiast ten, który miał w Bólach, rodził się na Wrocławskiej, machnęliście już na niego ręką. Znaczy tak, skoro radni podjęli decyzję, że zainwestujemy w Sobięcin, wykonamy ogrodzenie, teren będzie strzeżony, mamy już pozytywne tutaj opinie techniczne ze strony wodociągów czy zakładu energetycznego na odtworzenie przyłącza wody i kanalizacji i prądu, to w tym momencie logicznym jest umieszczenie wszystkiego w jednym miejscu, bo to są mniejsze koszty. Wcześniej nie było takiej pewności, właściwie nie mówiło się w ogóle o jakichkolwiek inwestycjach w Sobięcin i stąd był pomysł wrocławskiej, bo tam już ta infrastruktura w pewnym sensie jest. Na tą chwilę, bazując na tym, co jest w tej chwili w planach i że ma powstać to ogrodzenie i ma być jakaś inwestycja prowadzona w tym kierunku, to dla nas jest duży argument do tego, żeby jednak wszystko robić już na tym obiekcie na ulicy Sportowej, ponieważ za chwilę na pewno postaramy się o kontenery socjalne, żeby zapewnić dzieciom szatnie, toalety. No w tej chwili niestety w urągających warunkach trenujemy, bo to są małe dzieci, to było widać zresztą na gali sportu. Niestety przybieramy się na dworze, dzieci są spocone, zgrzane. W najgorsze boisko w mieście nie ma takich warunków piłkarskie, jeśli chodzi o socjal. I to jest wstyd, wstyd niestety, bo przyjeżdżają ludzie z zewnątrz i postrzegają nas tak, jak widzą po prostu, że skoro dla dzieci nie jesteśmy w stanie zapewnić infrastruktury, chociaż byle jakiego baraku socjalnego czy szatni do przebrania, no to nie najlepiej świadczy o mieście. No ale niestety, z drugiej strony, jeśli nie było wcześniej warunków, to nie można było o tym pomyśleć. Teraz, mówię, ogrodzenie to ruszy wszystko z miejsca, bo przeprowadzimy inwestycje, dostaliśmy dofinansowanie z Lasów Państwowych, też ewenement w skali kraju, że po raz pierwszy w historii Lasy Państwowe wsparły klub motocyklowy. No właśnie, bo oni niechętnie wpuszczają na swoje tereny. Znaczy tutaj jest wspólny mianownik ochrona środowiska. Nam wbrew pozorom zależy na ochronie środowiska. My nie jesteśmy zwolennikami nielegalnego jeżdżenia po lasach. To po pierwsze jest niebezpieczne, po drugie zakłóca naturalny rytm właśnie tych terenów. Jest też jakaś unikatowa zwierzyna, roślinność. Tworząc miejsca, gdzie będzie można legalnie jeździć, my tych ludzi wyciągniemy i co jest istotne, po spotkaniu z panem nadleśniczym, panem Grobelnym, on osobiście potwierdził, że przez te 2 lata, jak prowadzimy działalność, organizujemy imprezy, przyciągamy ludzi, stworzyliśmy trasy, on widzi bardzo znaczny spadek liczby osób jeżdżących po lesie, bo w tym momencie ktoś woli przyjechać na Sobięcin, wypakować sobie motocykl z przyczepki, czy przyjechać tam, załóżmy, na motocyklu i jeździć po tych terenach, po hałdzie i po terenach między Biedaszybami na tą chwilę jeszcze, bo te Biedaszyby też nam przeszkadzają. Ale no są to tereny idealne do tego, do uprawiania tego hobby i te trasy powstały. I ludzie już zaczynają z nich korzystać. I stąd tutaj Nadleśnictwo Wałbrzych podjęło bardzo, moim zdaniem, dobrą decyzję, bo lepiej jest przeznaczyć fundusze na profilaktykę, czyli na stworzenie terenów, gdzie będzie można legalnie jeździć, niż na skutki usuwania tych efektów nielegalnego jeżdżenia, gdzie na to często idą większe pieniądze. Ja się cieszę, że Nadleśnictwo Wałbrzych zostało prekursorem w kraju i ja jestem pewny, że inne nadleśnictwa będą kopiować to nasze wałbrzyskie rozwiązanie, żeby właśnie z funduszy nadleśnictw finansować miejsca, gdzie będzie można legalnie jeździć. Skala jest coraz większa, coraz więcej ludzi kupuje motocykle, coraz więcej ludzi kupuje kłady. Tego się nie da zakazać, trzeba już wyjść jakby problemowi naprzeciw i stworzyć miejsca, gdzie będzie można legalnie jeździć. I ja się cieszę, że Wałbrzych staje się takim wyznacznikiem. Ja byłem na rozmowie w Warszawie, rozmawiałem z władzami Polskiego Związku Motorowego, to oni otwierali oczy ze zdumienia, że nam się udało zrobić rzecz, której oni nie byli w stanie zrobić od 20 lat. To świadczy o tym, jaki potężny mamy potencjał w Wałbrzychu i jak instytucje się angażują w to, co robimy. I byłoby błędem, gdybyśmy tego nie wykorzystali. Tylko to jest tak, że kij ma dwa końce. Są instytucje, które chcą zainwestować, ale z drugiej strony muszą widzieć, że miasto tego naprawdę chce. Bo załóżmy, instytucje dadzą 200 tysięcy, to chcą, żeby miasto dało na przykład, nie wiem, połowę, 50%, 25%. Ale to będzie sygnał dla inwestorów, że to nie jest nasz wymysł, tylko miasto naprawdę też chce i że miastu zależy na stworzeniu Centrum Sportów Motorowych w Wałbrzychu.
Życzę Państwu tego oczywiście z całego serca. Bardzo dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy za uwagę. Przypomnę, że gościłam prezesa Stowarzyszenia WSM Chełmiec, pana Pawła Iseńskiego. Dziękuję bardzo.